Rokietnica to rozwijająca się gmina, a stały wzrost liczby mieszkańców nieuchronnie wiąże się z potrzebą realizowania nowych inwestycji. Jedną z nich była rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Od wielu lat corocznie o 50% zwiększała się w gminie ilość odpadów selektywnych. Znajdujemy się w Bytkowie koło oczyszczalni ścieków w nowo wybudowanym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do tej pory kojarzymy to miejsce zupełnie inaczej, jako po prostu utwardzony plac, gdzie nie składnie stały kontenery, różnego rodzaju materiały. Nie było to na pewno naszą wizytówką, aczkolwiek służyło mieszkańcom. Natomiast w tej chwili po rozbudowie, czy po wybudowaniu właściwie tego miejsca, będzie to pełniło zupełnie inaczej swoją funkcję. Ten odbiór będzie bardziej komfortowy, ale też liczymy, że tych odpadów, które można powtórnie przetworzyć, będzie coraz więcej. Czterokrotnie powiększony teren PSZOK został utwardzony w celu zabezpieczenia boksów, kontenerów i magazynów przed zalaniem, a także przed przedostaniem się odpadów niebezpiecznych do gleby. Wybudowano nową rampę dojazdową, zwiększono liczbę kontenerów i prasokontenerów. Zainstalowano system elektronicznej ewidencji odbieranych odpadów, a mieszkańcy każdej posesji mogą otrzymać kartę magnetyczną, ułatwiającą ich oddawanie. Na terenie punktu ruch samochodów odbywa się zgodnie z trasą naniesioną na mapkę. Przebiega ona wśród 11 stanowisk. Każde z nich to miejsce oddawania innego rodzaju odpadów. Przedmioty nadające się do dalszego użytkowania są czyszczone i naprawiane w specjalnym pomieszczeniu warsztatowym, po czym nieodpłatnie przekazywane zainteresowanym. Poprzedni punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych miał powierzchnię raptem 500 metrów kwadratowych. Tworzyły też się szczególnie w weekendy dosyć duże zatory w momencie, kiedy mieszkańcy przywozili swoje niepotrzebne rzeczy. Wyciągnęliśmy z tego wnioski, żeby uczynić to miejsce jak najbardziej komfortowym dla użytkowników, dla naszych mieszkańców. Bardzo też chciałem podziękować Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych za ich zaangażowanie, za ich wiedzę, za doświadczenie. Są większe pojemniki, które mogą być rzadziej wywożone, co również zmniejsza koszty, jeżeli chodzi o eksploatację tego punktu, co potem z kolei ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o ostateczną stawkę za odbiór odpadów dla naszych mieszkańców na terenie naszej gminy. Koszt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów to jest ponad 1 800 000 zł. W tym 50% stanowi dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Bez tych dodatkowych środków trudno byłoby zrealizować to zadanie tylko i wyłącznie korzystając z naszych własnych środków. Gdyby nie to dofinansowanie, wiadomo, że te koszty musiałyby mieć odzwierciedlenie w kosztach, które płacą mieszkańcy za odbiór odpadów na terenie naszej gminy. Nowy PSZOK jest również miejscem edukacji praktycznej. Jak segregować odpady i jak zapobiegać ich powstawaniu? Na terenie punktu powstała ścieżka edukacyjna z tablicami informacyjnymi, nasadzeniami różnych gatunków drzew i krzewów oraz altana przeznaczona do prowadzenia pogadanek. Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację śmieciową, a jest ich w tej chwili ponad 2000 względem osób zameldowanych, czyli możemy powiedzieć, że ten system jest szczelny, mogą przywieźć tutaj swoje odpady i oddać. Oczywiście te odpady, które wynikają z regulaminu i które po prostu nadają się do segregacji. Natomiast ważną informacją jest to, że każdy to może zrobić bezpłatnie i tym samym część tych odpadów, co należy uczciwie powiedzieć, które jeszcze kilka lat temu było można znaleźć w rowie czy na polu, po prostu trafiają do tego miejsca, dzięki czemu również oprócz oczywiście poprawy środowiska naturalnego możemy się cieszyć, że na terenie naszej gminy jest coraz bardziej estetycznie i jest coraz mniej śmieci porozrzucanych w rowach. Funkcjonowanie nowego PSZOK-u to szansa dla mieszkańców, aby zmniejszyć ilość wytwarzanych przez nich odpadów o około 1000 ton rocznie, a ponad połowie z nich podarować drugie życie lub przekształcić je w produkty do recyklingu. Bardzo nas cieszy, że mieszkańcy niezwykle sumiennie segregują odpady i coraz większy jest też strumień odpadów, który trafia do tego miejsca, do punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych. Wiadomo, że te odpady, które segregujemy bądź które przywozimy do tego miejsca, w części powtórnie możemy je wykorzystać, co z całą pewnością służy naszemu środowisku naturalnemu.
jesteśmy tym samym bardziej proekologiczni.